Chciałbym opowiedzieć dzisiaj Państwu o palinologii, o analizie palinologicznej i jej praktycznym zastosowaniu w biostratygrafii i w rekonstrukcjach paleośrodowiskowych, czyli tym, co jest jakby kluczowym celem analizy palinologicznej. Na początek krótki plan prezentacji, zanim przejdziemy do konkretów, czyli do biostratygrafii i do kwestii paleośrodowiskowych. Musimy sobie trochę powiedzieć wstępu, czym jest palinologia. Troszkę powiem o grupie Cysdinoflagellata, która jest kluczowa ze względu na palinologię morską. Będzie też właśnie metodologia, taksonomia, no i później już te kluczowe rzeczy z biostratygrafii i analizy paleośrodowiskowej. Tak więc palinologia, konkretnie rzecz biorąc, wprost tłumacząc, czyli to, co jest rozpylone, rozsiane, zajmuje się pyłkami, zerotnikami roślin oraz mikroskopijnymi organizmami planktonicznymi o organicznych ściankach, które nazywamy ogólnie palinomorfami, a tak w takim prostszym układzie wszystko, co znajdujemy w preparatach palinologicznych po podstawowej preparatyce chemicznej, o której powiem później, tym wszystkim zajmuje się palinologia. Więc są to, ze względu na genezę, palinomorfy pochodzenia lądowego, czyli są to spory bezworkowe i workowe ziarna pyłku, czy na przykład glony słodkowodne. Także niektóre cysty dinoflagellata są słodkowodne i one również pochodzą z lądu. Oraz palinomorfy morskiego pochodzenia. Jest to głównie fitoplankton o organicznych ścianach. Są to cysty dinoflagellata, akritarcha, glony morskie oraz organiczne wyściółki od fornis, czyli należące do generalnie grupy zwierząt. Przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o zastosowania, z naszego punktu widzenia geologia jest tutaj jakby kluczowa, czyli głównie biostratygrafia i paleoekologia, ale również oczywiście prace taksonomiczne. Natomiast palinologia ma szersze zastosowanie, chociażby w archeologii, ale również w kryminalistyce. Tutaj głównie jest to palinologia, powiedziawszy kolokwialnie, lądowa, czyli ziarna pyłku, zarodniki, które przyczepiają się nie wiadomo kiedy do naszego stroju, do butów, do odzieży i jest to później ślad też właśnie w kryminalistyce. My się zajmiemy dzisiaj geologią i właśnie tą palinologią morską. Jeśli chodzi o metodologię pobierania prób, jednym z podstawowych plusów palinologii jest to, że próby generalnie są wymagane dosyć małej objętości, bo czasami już 10 gram skały wystarczy, żeby mieć próbę, z której można uzyskać bardzo, bardzo bogaty materiał. To wszystko zależy od litologii. W litologiach ilastych ta próba jest potrzebna mniejsza, w węglanowych większa, czasami nawet pół kilograma. Natomiast zwykle, jeżeli pobierze się 100 gram, to powinno wystarczyć. Tak więc próby pobieramy oczywiście w odsłonięciach. Jest parę rzeczy, które są istotne w palinologii i na kilku etapach od pobierania prób poprzez całą metodologię, ja bym też o tym wspominał, jest ryzyko zanieczyszczenia tych prób, ponieważ my zajmujemy się w palinologii tym, co jest bardzo drobne, więc nawet nie widać, kiedy ta próbka jest zanieczyszczona, a później analizując, interpretując wyniki, można dojść do różnych dziwnych konkluzji, które biorą się na przykład właśnie z takiego zanieczyszczenia czy kontaminacji próbki. Czyli przede wszystkim odsłonięcie trzeba porządnie oczyścić, ponieważ wszelka organika, która jest współczesna i gdzieś tutaj w tej strefie wietrzenia ingeruje, impregnuje w skałę, to wszystko nam później może po prostu wyjść w badaniach jako błąd. Tak więc próbki pobieramy z odsłonięć, ale też, tak jak mówiłem, plusem palinologii są małe próbki, więc z rdzeni wiertniczych również możemy pobrać próbki i dlatego na przykład palinologia jest też jedną z podstawowych metod, o czym też będzie trochę później, w analizie biostratygraficznej wykorzystywanej w przemyśle naftowym. Tak wyglądają przykładowe próbki w woreczkach opisane. Próbki następnie należy pokruszyć i to jest też etap, na którym można próbkę zanieczyścić. Trzeba wszystko robić starannie i czyścić po każdym kruszeniu każdej próbki w te narzędzia, których używamy.
Próbki współczesnego fitoplanktonu na przykład można pobrać za pomocą takiego oto prostego urządzenia z wody. Jeśli chodzi o współczesny fitoplankton organiczny, pobiera się także próbki osadu rzecznego, jeziornego czy morskiego, kilka centymetrów niezwięzłej skały, właśnie w której też są zachowane już palinomorfy. Następnie próbki po pobraniu, po przewiezieniu do instytucji, w której pracujemy, przenosimy do laboratorium. Tak wyglądają na przykład laboratoria palinologiczne, w tym dolne dwa obrazki. To jest takie chyba najbardziej znane w Europie laboratorium z Utrechtu. I tak wygląda strój człowieka, który pracuje w labie palinologicznym. Jak najbardziej poważnie należy do tego podchodzić, ponieważ, o czym będzie za chwilę, jest to praca z niebezpiecznymi chemikaliami. To jest jeden, powiedzmy, że z minusów tej pracy, to znaczy trzeba jednak zachować dużą ostrożność. I taki strój, jak tutaj widać, oprócz odzieży, która powinna być generalnie, no im więcej gumy, można powiedzieć, w tej odzieży, tym lepiej w takim laboratorium jednak. Więc buty, fartuch, rękawice gumowe, bardzo ważna rzecz, rękawice gumowe i przyłbica. Krawat nie jest obowiązkowy w laboratorium palinologicznym. I tak już wygląda takie laboratorium bliżej. Pracuje się pod dygestoriami, pod wyciągami, gdzie oczywiście należy uważać, żeby nie zaglądać za bardzo do środka, żeby się nie odurzyć chemią, która jest niebezpieczna. W każdym takim laboratorium jest prysznic, taki prysznic umieszczony w miejscu, gdzie po prostu wystarczy tylko podejść, pociągnąć dźwignię, ponieważ trzeba reagować od razu, kiedy popełnimy jakiś błąd w takim laboratorium. I jeden z pierwszych etapów preparacji próbek, ja tutaj opowiem o jednej właściwie tak naprawdę podstawowej metodzie, która jest używana do wyekstrahowania materii organicznej właśnie z próbek. To jest metoda właśnie z zastosowaniem kwasów solnego i fluorowodorowego. Są też inne metody, natomiast niestety nie wszystkie działają przy każdych litologiach. Ta metoda jest uniwersalna, praktycznie uniwersalna i działa prawie przy wszystkich litologiach. Więc najpierw zalewamy próbkę kwasem solnym. Może dojść do burzenia tej próbki, jeżeli jest dużo węglanu, więc wtedy zalewa się to alkoholem. Wszystko należy robić powoli, bez pośpiechu w takim laboratorium. I taką próbkę po wyburzeniu węglanów, ponieważ musimy pozbyć się wszystkiego, co jest mineralne. Taką próbkę należy później dekantować, czyli zalewać wodą, odstawiać na dobę czasu, zlewać tą wodę, żeby pozbyć się resztek kwasu. Następnie taką próbkę zalewamy kwasem fluorowodorowym i to jest bardzo niebezpieczna czynność. Tutaj należy zachować szczególną ostrożność. Oczywiście rękawice i przyłbica to jest podstawa, natomiast kwas fluorowodorowy jest bezwonny, bezbarwny. W małym stężeniu, jeżeli wyleje się go gdzieś, wygląda tak samo jak woda. Więc jeżeli gdzieś nam się coś wyleje w laboratorium, należy traktować to, że to jest po prostu wylany kwas i delikatnie przetrzeć. W wyższych stężeniach około 70% kwas fluorowodorowy wydziela parę i wtedy widać, że jest to kwas. No i to już właściwie koniec tej niebezpiecznej części. Taką próbkę później filtruje się przez filtry nylonowe. Tutaj jest taka obręcz, w której znajduje się taka siatka wyglądająca jak firanka, tylko bardzo drobna. Jest to sito o średnicy oczek od 10 do 20 mm, mikrometrów, 15 generalnie. Taka jest średnia wielkość oczek, którą się używa. I te próbki i później po przecedzeniu takiej próbki przez filtr zlewa się zawartość do probówki, którą się odwirowuje i to, co jest tutaj czarne w tej próbce,
To jest ta materia organiczna, którą nam się udało uzyskać z próbki, z tych kilkudziesięciu, powiedzmy, gramów skały. Czyli jest tego tak naprawdę niewiele, przy czym to, co jest tak naprawdę czarne tutaj, to nie są tak naprawdę palinomorfy na przykład, czy pyłki, czy na przykład cysty Dinoflagellata, tylko jest to, są to szczątki drewna pochodzenia lądowego, ale o tym jeszcze chwilkę będzie później. Następnie z takiego preparatu, z tego rezyduum, który znajduje się w probówce po całej procedurze, wykonujemy preparaty mikroskopowe na standardowych szkiełkach. One mają 76x25-26 mm. Przykrywamy szkiełkiem nakrywkowym i te preparaty wyglądają właśnie w ten sposób. Na takim preparacie albo nic nie widać, i to wcale nie jest, że tam nie jest, nie znaczy, że tam niczego nie ma w tym preparacie, bo zwykle jeżeli coś widać, tak jak na przykład tutaj, to po prostu są fragmenty drewna, dlatego je widać gołym okiem. I później takie preparaty analizujemy pod mikroskopem do światła przychodzącego. Po prawej stronie to jest taki typowy obraz mikroskopowy, który właśnie widzimy pod mikroskopem. Można również oczywiście używać mikroskopu skaningowego do dokumentowania jakichś wybranych okazów przy publikacjach, natomiast samo odnalezienie okazów pod skaningiem jest bardzo czasochłonne, nie jest to proste, więc tak naprawdę robi się to w przypadkach, nie jest to rutyna, a robi się to wtedy, kiedy to jest niezbędne. I ja chciałbym się skupić dzisiaj na grupie organizmów, która się zajmuje, ale która też jest najbardziej istotna, jeśli chodzi o palinologię morską. Są to cysty Dinoflagellata. Dinoflagellata, czyli inaczej bruzdnice, są to jednokomórkowe organizmy wodne o przeciętnym rozmiarze, w zakresie tak mniej więcej od jakichś 30 do 150 mikrometrów. Zasiedlają one głównie zbiorniki morskie, choć znane są też formy słodkowodne i formy brakiczne. I to, co jest istotne, jedno ze stadiów w cyklu rozwojowym Dinoflagellata, to jest tak zwane stadium przetrwalnikowe, które nazywamy cystalnym stadium. Jest też taki slangowy termin używany, dinocysty, chociaż nie przez wszystkich jest akceptowany. I te cysty są przeważnie organiczne, choć znane są też krzemionkowe i wapienne. Schemat na dole przedstawia zależność pomiędzy stadium ruchomym takiego organizmu, a stadium cystalnym. W stadium cystalnym ono się tworzy w tym momencie, kiedy są niekorzystne warunki, bo to jest stadium pływające, i w środku takiej cysty chowa się po prostu komórka. Jak niekorzystne warunki mijają, albo cykl rozwojowy, który ma po prostu dana grupa Dinoflagellata, uwalnia się, rozrywa się ta cysta i ta komórka się uwalnia i dalej po prostu przechodzi do kolejnego etapu w cyklu właśnie rozwojowym. Jak widać po tym schemacie po prawej stronie slajdu, Dinoflagellata to jest dzisiaj grupa tak naprawdę schyłkowa. One pojawiły się w triasie, natomiast największe zróżnicowanie taksonomiczne przypadało na kredę. Przy czym z kredy tutaj dwa tak naprawdę interwały, czyli środkowa część kredy oraz interwał Kampan Maastricht. Jeszcze w eocenie jest taki pik. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to podobieństwo tej krzywej do krzywej, globalnej krzywej eustatycznej po prawej stronie. Jak widać, zależność jest bardzo duża i to bierze się z tego, że występowanie cyst Dinoflagellata jest przywiązane do płytszych części basenu, nie do głębokiego oceanu, do płytszych części basenu, do strefy szelfu wewnętrznego, zewnętrznego, do krawędzi kontynentu. Dalej zróżnicowanie i ilość bardzo już ich spada. I dlatego na przykład w okresie kredowym, kiedy był duży wzrost eustatyczny, na naszym globie, w tym na przykład większość części Polski była zalana bardzo płytkim morzem, i to było idealne miejsce do właśnie funkcjonowania takich organizmów. Tak wyglądają przykładowe cysty Dinoflagellata.
skala 20 mikrometrów na każdym obrazku. Jak widać, mogą być bardzo różne kształty. Kształt tutaj zależy od tego, w jakiej grupie systematycznej po prostu znajdują się dane organizmy. I teraz trzy rzeczy: taksonomia, biostratygrafia i paleoekologia. To są jakby trzy pola, na których prowadzone są badania, jeśli chodzi o wiele grup, tak naprawdę, które wykorzystujemy w paleontologii, ale też oczywiście i o te cysty dinoflagellata. I taksonomia jest tutaj podstawą jakby o tyle, że w biostratygrafii i w badaniach paleośrodowiskowych musimy już mieć zidentyfikowane taksony, czyli po prostu taksonomia jest podstawą. Musimy oznaczyć materiał, który mamy, i to jest dosyć skomplikowane, jeśli chodzi o tą grupę, ponieważ taksonów było bardzo dużo, szczególnie w stanie kopalnym, więc w materiale, który znajdujemy, czasami są to setki gatunków i, mówiąc kolokwialnie, ogarnięcie takiego materiału zajmuje naprawdę sporo czasu. Więc taksonomia jest tutaj podstawą, natomiast jak widać, te pola się tutaj częściowo pokrywają, mają części wspólne, ponieważ oczywiście taksonomia, żeby pracować i mieć efekty badań biostratygraficznych, musimy zrobić taksonomię. Tak samo jest z paleoekologią, natomiast również jest zależność pomiędzy biostratygrafią i paleoekologią, ponieważ, jak później wspomnę o tym, pewne taksony miały pewne preferencje paleoekologiczne, na przykład zależność od klimatu. Pewne występowały na przykład tylko w klimacie chłodnym, w tropikalnym, nie występowały formy, więc powoduje to nam luki w zapisie, jeśli chodzi o analizę biostratygraficzną, czyli określenie wieku skał. Więc jeżeli robimy samą biostratygrafię, musimy też trochę spojrzeć na paleoekologię tych stworzeń, ponieważ mogą na później wyjść jakieś dziwne wyniki. Jeśli chodzi o, tylko w skrócie, nie będę tutaj się rozwodził, bo to mogą być trochę rzeczy zbyt nudne dla Państwa. Jeśli chodzi o taksonomię dinoflagellata, pierwsza podstawowa rzecz to jest tak zwana tabulacja, czyli układ tych takich piłeczek, można powiedzieć, bo one często są tak właśnie rysowane. Tabulacja, czyli układ tych płytek, z których zbudowane było ciało. Druga rzecz to jest tak zwane archeopyle, czyli takie płytki, które odpadały w momencie, kiedy komórka chciała wydostać się na zewnątrz, gdy były już bardziej korzystne warunki. I następnie jeszcze rzeźba ciała centralnego, czy typy i kształt wyrostków, te schematy po prawej stronie. Taksonomia, jeśli chodzi o cysty dinoflagellata, to jest tak naprawdę parataksonomia, czyli taka sztuczna taksonomia. A z czego to wynika? Tylko około 10% współczesnych dinoflagellata wytwarza cysty, a dodatkowo niektóre gatunki dinoflagellata potrafią wytwarzać kilka typów cyst. I to nam bardzo komplikuje obraz, ponieważ, tak jak widać na tym schemacie, jedna współczesna dinoflagellata z gatunku goniamlach spinifera potrafi wytwarzać tyle różnych morfologicznie typów cyst. To, co znajdujemy w stanie kopalnym, to są cysty. I żeby było ciekawiej, jest osobna terminologia do cyst i osobna terminologia do gatunków biologicznych współczesnych. To, co znajdujemy w stanie kopalnym, to są cysty i jest to, można powiedzieć kolokwialnie, taka guzikologia, czyli opisujemy gatunek. Jeżeli są do siebie podobne, to próbujemy to łączyć, szukać jakiegoś pokrewieństwa, natomiast nie da się wypracować takiej, przynajmniej na obecnym etapie badań, takiej filogenezy, która by nam pokazywała bezpośrednie pokrewieństwo pomiędzy poszczególnymi gatunkami czy grupami gatunków. Jest taki serwis, gdy się wpisze w Google po prostu DinoFly, albo jak każą sobie czytać DinoFlatch, to wtedy wyskoczy nam właśnie taka strona internetowa, na której mamy bardzo prostą, szybką wyszukiwarkę gatunków, nie z opisem taksonomicznym niestety, ale z podstawowymi informacjami na temat obecnego statusu danego gatunku, także bardzo polecam ten serwis.
Teraz przejdziemy do biostratygrafii. Biostratygrafia, czyli oznaczanie względnego wieku na podstawie skamieniałości, w tym przypadku na podstawie skamieniałości cyst dinoflagellata oraz do korelacji biostratygraficznych, czyli porównując dwa profile do uzyskania efektu, do potwierdzenia równowiekowości danych warstw z poszczególnych profili. Dwa hipotetyczne profile. Analizujemy zespół cyst z każdego z profili. Im gęstsze opróbkowanie, tym jest to dokładniejsza analiza. I w wyniku takiej analizy dochodzimy do wniosku, że te formy, które są oznaczone kolorem tutaj czerwonym, występują bardzo powszechnie. I one są dla nas w tym momencie stratygraficznie nieistotne, co nie znaczy, że na przykład paleośrodowiskowo nie będą istotne. Także nie możemy ich w tym momencie do kosza wyrzucić, ale na razie sobie te formy pomijamy. Interesują nas tylko te formy zielone, ponieważ widać, że ta zielona występuje tylko w tym interwale, w tym profilu w trochę większym interwale. Wymiera na tej granicy i tutaj nam się pojawiają zupełnie inne zielone formy. Czyli mamy tutaj taksony indeksowe, które nam się udało zidentyfikować i używamy tych form właśnie do korelacji biostratygraficznej. Taksony indeksowe na przykładzie pracy Williamsa z 2004 roku dla górnego Kampanu oraz dla Maastrichtu i najniższego Danu. Jak widać, tych form jest naprawdę sporo, jest z czego wybierać. I te formy, to jest akurat taka praca zbiorcza na podstawie wyników badań innych dla północnej półkuli. Natomiast rzadko spotykamy takie prace, które by nam dawały zestawienia właśnie takich taksonów indeksowych. Czasami tą literaturę trzeba bardzo poważnie prześledzić, żeby mieć pewność, na przykład, że na pewno dany takson jest taksonem indeksowym. Ten schemat pokazuje nie dlatego, żeby tutaj się w niego zagłębiać, ponieważ on jest, jak widać, bardzo skomplikowany, natomiast widać, jak dużo gatunków na przykład tutaj zostało wyodrębnionych jako indeksowe i ich ostatnie wystąpienia i pojawienia się są tutaj istotne właśnie z powodu ich użyteczności w biostratygrafii. I to właśnie z tego korzystamy. Przewaga w stosunku do makroskamieniałości jest taka, że tutaj mamy strasznie dużą liczbę gatunków. Nie jest to 5 gatunków amonitów na przykład, które występują w danym interwale. Mamy bardzo dużo gatunków i jest duże pole do popisu, żeby uzyskać z tego naprawdę precyzyjne wyniki. Inny przykład to są profile z Belgii i Holandii, z Górnej Kredy. Również szereg taksonów został tutaj zaproponowanych przez autora jako istotnych stratygraficznie. I zonacja, czyli rozpoziomowanie, poziomy i podpoziomy biostratygraficzne na podstawie pierwszych i ostatnich wystąpień wybranych z tych taksonów właśnie indeksowych. Teraz troszkę może więcej powiem o moim przykładzie, na którym ja pracowałem, z profilu środkowej Wisły w centralnej Polsce. W okolicach Solca nad Wisłą są bardzo ładne odsłonięcia, tutaj mamy zdjęcia i profile, którymi się zajmowałem, nad którymi pracowałem, z opróbkowaniem tych profili. Tak jak mówiłem, bardzo istotne jest to, że mając taką metodę jak palinologia, która nie wymaga dużej ilości próbek, możemy sobie pozwolić na naprawdę gęste opróbkowanie profili. Co prawda później badania laboratoryjne i oznaczanie na mikroskopie trwa bardzo długo, to jest niestety bardzo czasochłonna procedura, natomiast daje nam bardzo, bardzo interesujące efekty, o czym za chwilę będzie. Opróbkowanie od 1 metra, na przykład w profilu dziurków, po prawej stronie na samej górze, a gęstsze opróbkowanie do 25 cm tutaj w bezpośrednim sąsiedztwie granicy Kampan-Maastricht.
I spośród 129 gatunków, które mi się udało, taksonów w randze gatunku lub podgatunku, które udało mi się zidentyfikować w profilu, 42 okazały się być istotne biostratygraficznie. Tutaj mamy wszystkie wymienione łącznie z ich zasięgami, które zanotowałem w profilu. Schemat biozdarzeń, czyli pierwszych i ostatnich wystąpień poszczególnych taksonów oraz zonacja biostratygraficzna. Dwa poziomy dzielone na podpoziomy na podstawie wybranych z tych 42 taksonów. Tutaj mamy zdjęcia tych taksonów i wymienione gatunki, które zostały wykorzystane. Jak widać, z tych 42 jest to tylko kilka i nie na zasadzie przypadku, że ten pasuje, to ten po prostu sobie wybieramy jako takson wskaźnikowy. Należy porównać literaturę, bo celem ustanowienia takiej zonacji powinno być to, żeby ona miała aplikowalność na znacznie szerszym terenie niż na ten, na który pracujemy. Czyli trzeba przewertować literaturę i sprawdzić, jakie są zasięgi stratygraficzne danych taksonów w szerszym kontekście. I dopiero takie można wybrać po to, żeby ich użyteczność była oczywista. I później po analizie takiego profilu porównujemy sobie z danymi, które odnajdziemy w literaturze. Tutaj akurat oznaczone numerami od 1 do 4 profile z południowo-zachodniej Francji, Belgia, Holandia, południowe Niemcy oraz północne Włochy na tle mapy paleogeograficznej późnego Campanu. I w tych profilach, ja wybrałem je nieprzypadkowo, ponieważ w tych profilach były najlepiej opracowane cysty dinoflagellata. Nie jest to częsty przypadek, albo profile są o małej rozdzielczości i wtedy trudno jest porównać tak naprawdę wyniki. I z tymi profilami udało się skorelować biostratygraficznie profil właśnie środkowej Wisły. Tak wygląda przykład korelacji. Ja pokazuję tylko ten slajd, który jest dla Państwa w ogóle nieczytelny, że takie korelacje są dosyć skomplikowane. Natomiast widać, że też wybrane, a nie cały zespół służy do korelacji, bo nie wszystkie taksony odnajdziemy w każdym profilu, taka jest prawda. Ta korelacja jest akurat bardzo kluczowa, ponieważ ten profil w południowo-zachodniej Francji jest profilem stratotypowym dla granicy Campan-Maastricht. Po pierwsze, a po drugie jest to korelacja na przestrzał przez prowincję, od prowincji borealnej, czyli zimnej do prowincji tropikalnej tetyckiej. I tutaj schemat oparty na cystach dinoflagellata, skalibrowany z innymi schematami z tych rejonów, o których wspominałem, gdzie też zostały wprowadzone właśnie zonacje. Wtedy po przeprowadzeniu korelacji można takie schematy skalibrować. I gdy ktoś w starszej literaturze na przykład powołuje się na te zonacje, wtedy łatwo jest porównać, czy mamy do czynienia z równowiekowością właśnie utworów. Inny przykład, to już jest przykład z geologii naftowej, w takiej w czystej postaci. W duński sektor Morza Północnego i tutaj też została wprowadzona zonacja biostratygraficzna dla Maastrichtu. I też taki bardzo prosty rysunek, który pokazuje korelacje biostratygraficzne właśnie oparte na tej zonacji na cystach dinoflagellata, licznych wierceń, które właśnie w tym polu naftowym zostały właśnie wykonane w celach rozpoznania właśnie basenu i rozpoznania złoża. I przykład takiej zonacji, przepraszam, rysunek jest też słabo czytelny dla Państwa, ale pokazuje też, jak dużo jest po prostu tych użytecznych stratygraficznie wskaźników dinoflagellatowych. To jest akurat przykład firmy konsultingowej, która pracuje dla branży naftowej. Takie firmy często tworzą własne zonacje na własny użytek. I teraz przejdźmy do kwestii paleośrodowiskowych. Tutaj mamy zasięg występowania jednej z bardziej popularnych cyst dinoflagellata współczesnej, ale znanej również od kredy. To jest gatunek, który istnieje od bardzo, bardzo dawna. I jak widać,
generalnie występowanie jest związane z rejonami bliskimi do kontynentów, prawda? Nie mamy na środku oceanu dużych ilości na przykład tych cyst. Tutaj o zupełnie innym zasięgu proszę zwrócić uwagę, na przykład największe rozprzestrzenienie tego gatunku występuje właśnie na środku Oceanu Atlantyckiego, tylko co prawda w tym miejscu, natomiast tutaj podejrzewam, że nie ma danych, dlatego nie ma po prostu kolorem zaznaczonych miejsc, gdzie te cysty zostały znalezione. I analiza preferencji takich paleoekologicznych, współczesnych cyst może nam posłużyć do tego, żebyśmy przełożyli tę sytuację na stan kopalny. Nie do końca jest to możliwe, ponieważ w stanie kopalnym mamy do czynienia z o wiele większym zróżnicowaniem cyst, dlatego też nie do końca musimy być będziemy wszystkiego pewni, bo przy analizowaniu współczesnych wiele gatunków wymarło. Też nie mamy jak ze wszystkim, nad czym pracujemy w stanie kopalnym, czy na pewno takie same preferencje ekologiczne miały kopalne, jak ekologiczne mają współczesne. To co wiemy i to o czym wspominałem, największe zróżnicowanie jest właśnie w strefie szelfu wewnętrznego do stoku, powiedzmy. Cysty też, niektóre gatunki powszechnie występują w strefie tak zwanych upwellingów. Są to cysty heterotroficzne, podobnie heterotroficzne są częste w miejscach, gdzie jest ujście rzek. Te po prostu potrzebują dostawy biopierwiastków. Natomiast tutaj na innym schemacie widać, że mamy listę gatunków, których rozprzestrzenienie w obrębie zbiornika morskiego drastycznie się różni. I teraz właśnie analizując takie zespoły, które na przykład znajdziemy w skałach, powiedzmy, rozpoznajemy te wszystkie rodzaje z tego zakresu, wiemy, że znajdujemy się w obrębie szelfu wewnętrznego. I przykłady z literatury takiej analizy paleośrodowiskowej. Po lewej stronie mamy dwa różne, jeden zespół, który na przykład jest zdominowany przez formy o takim kształcie. W drugim zespole znajdujemy tych form bardzo mało, znajdujemy więcej form tych, których wcześniej było mniej relatywnie do tych pierwszych. I tutaj zmiany zespołów zostały zidentyfikowane w tym profilu i zinterpretowane jako spadek poziomu morza. Z kolei przykład po prawej stronie widać, że również mamy do czynienia ze zmianą zespołów pomiędzy jednym a drugim przypadkiem, natomiast nie miało na tą zmianę wpływu zmiany poziomu morza, tylko klimat. Na górnym obrazku po prawej stronie mamy klimat wilgotny, przepraszam, suchy, gdzie była silna ewaporacja. Odwrotnie na przykład na rysunku dolnym. Niektóre gatunki czy rodzaje, ich występowanie też było związane ze strefami klimatycznymi, tak jak widać na przykładzie tych form. Te ewidentnie nie były ciepłolubne i to, o czym wspominałem wcześniej, interpretacja stratygraficzna musi się wiązać też z analizą, przynajmniej taką bardzo ubogą, ale analizą paleoekologiczną, żebyśmy na przykład nagle zaniku form, takich na przykład jak te w strefie tropikalnych, nie zinterpretowali biostratygraficznie, tylko po prostu paleośrodowiskowo. Przykład takiej analizy w profilu, gdzie mamy właśnie szereg form, które występowały w różnych częściach zbiornika i analizuje się ich względną obfitość na przestrzeni całego interwału, który badamy.
Kilka jeszcze słów o wynikach analizy paleośrodowiskowej, które zrobiłem w profilu, o którym wspominałem wcześniej, czyli w profilu środkowej Wisły. Więc wydzielamy właśnie szereg grup, które są istotne paleośrodowiskowo. Cysty z tej pierwszej grupy są to cysty autotroficzne. Duża część z tej dużej grupy, drugiej grupy cyst to są cysty heterotroficzne, czyli potrzebowały biopierwiastków do funkcjonowania. Kolejna grupa cysty estuariowe, tak się powszechnie uważa, akritarcha, glony słodkowodne, glony morskie i sporomorfy, bo chociaż o sporomorfach, tak jak wspominałem, nie będę raczej dzisiaj mówił, natomiast w zbiorniku morskim znajdujemy te wszystkie elementy również, które są pochodzenia lądowego, bo jak wiadomo, takie elementy są transportowane po prostu za pośrednictwem rzek do środowiska morskiego i jak logika podpowiada, im więcej mamy form pochodzenia lądowego, tym nasz profil, który analizujemy, znajdował się bliżej po prostu obszarów lądowych. Tak więc analizujemy względną obfitość palinomorf, bogactwo gatunkowe, ilość form pochodzenia lądowego do morskiego, względną obfitość poszczególnych grup fitoplanktonu, heterotroficzne do autotroficznych form, i względne obfitości poszczególnych grup paleoekologicznych, które też potrafimy wydzielić, jeśli chodzi o dinoflagellata. Tu mamy takie właśnie grupy, które mają znaczenie środowiskowe. Schemat, który pokazuje rozprzestrzenienie tych grup na podstawie licznych pozycji literaturowych, ale też własnych obserwacji, które udało mi się poczynić. I wyniki takiej analizy paleośrodowiskowej. W pewnych interwałach mamy obfitość form, które były charakterystyczne dla szelfu wewnętrznego. Z kolei w innych interwałach formy oceaniczne dominują, albo może nie dominują, jest ich więcej, prawda? I na tej podstawie można zaproponować krzywą względnych zmian poziomu morza, to jest ta krzywa, którą można z kolei później porównać z globalną krzywą eustatyczną. Tutaj zbieżność jest dosyć duża, przynajmniej w 2/3 dolnej części tych krzywych, co wskazuje na to, że te zmiany względne poziomu morza były prawdopodobnie zmianami eustatycznymi. Ponadto formy, które występują bardzo obficie, ale jak widać zupełnie niezależnie od tych względnych zmian poziomu morza, zostały tutaj zinterpretowane jako wskaźniki paleoklimatyczne, gdzie formy oznaczone kolorem niebieskim, tutaj ich względne obfitości, te były prawdopodobnie formami zimnolubnymi, te były formami ciepłolubnymi. I analiza palinofacjalna, którą też robi się przy okazji analizy palinologicznej, nie jest to konieczne, ale często nam daje cenne informacje. Więc to, co znajdujemy oprócz palinomorf przy takiej preparatyce chemicznej, na przykład o której wspominałem wcześniej, to są też inne składniki pochodzenia lądowego i są to tak zwane fitoklasty, czyli mówiąc kolokwialnie fragmenty drewna. One mogą być czarne, mogą być brązowe. Czarne to jest uwęglona bardziej ta materia organiczna. Może być to też kutikula, czyli to jest tkanka liści, delikatna tkanka liści oraz amorficzna materia organiczna. I analiza tych wszystkich składników razem z palinomorfami stanowi właśnie analizę palinofacjalną. Mamy analizę facjalną, tu jest analiza palinofacjalna. Służy do podobnej interpretacji środowiskowych. Tak samo pomocna jak mikroskopia normalna może być mikroskopia fluorescencyjna, tutaj akurat do identyfikacji
cząstek amorficznej materii organicznej. We fluorescencji po prostu one świecą. Podobnie będzie na przykład z cystami linoflagellata, z pyłkami, to wszystko też będzie tam świeciło. I tak właśnie wyglądają na przykład palinofacje. Mamy tutaj różne typy palinofacji. Tutaj mamy dużo takiego właśnie drewna. To, o czym na początku wspominałem, preparaty mikroskopowe, które po zrobieniu widać, że są czarne, to jest właśnie takie drewno. To nie są wcale organizmy, na przykład cysty, które nas interesują, to jest drewno. Ta palinofacja zdominowana jest przez tą amorficzną materię organiczną. Tutaj mamy palinofację, to jeszcze materiały są niepublikowane. Z utworów deltowych ze środkowego kampanu roztocza. I tu są na przykład, ta palinofacja jest zdominowana przez kutikulę. To wskazuje na bezpośrednią bliskość lądu, bo kutikula jako delikatna tkanka nie może być transportowana daleko w obrębie zbiorników morskich. No i teraz skutek tej całej analizy, czyli po analizie profili kilku, tutaj jest profil środkowej Wisły, tutaj ten profil deltowy, o którym wspominałem, jeszcze porównanie do profilu w Mielniku, otwartomorskie środowisko zdecydowanie pozwoliło podtrzymać taką teorię, że w tej części Polski znajdował się w późnym kampanie jakiś obszar lądowy. Wyszło to też w wyniku, ten ląd został też wyinterpretowany w innych badaniach, a palinologia to tutaj nam bardzo ładnie potwierdziła, przy czym jak widać na starszych rekonstrukcjach paleogeograficznych tego lądu tutaj nie ma. Także podsumowanie. Małe ilości osadu czy skał są nam potrzebne, żeby wykonać analizę palinologiczną, więc to jest duży plus i dlatego też na przykład w przemyśle naftowym jest ta metoda bardzo powszechnie używana. Zwykle mamy duże bogactwo gatunkowe, więc pozwala nam to na wykonanie bardzo precyzyjnych analiz biostratygraficznych i paleośrodowiskowych. Jest czasochłonne niestety, ale skutek jest bardzo, bardzo bardzo często efektowny. I to właśnie o czym mówiłem, czyli czasochłonność, niestety praca z niebezpiecznymi chemikaliami to jest też trochę minus tej pracy i ryzyko kontaminacji na wielu etapach takiej preparatyki. Jednak, tak jak właśnie wspominałem, jeżeli dochowamy staronności, mamy cierpliwość, to możemy mieć naprawdę później oszałamiające wyniki naszych badań. I cóż, ja mogę tylko zachęcić do tego, żeby się zająć palinologią. Dziękuję bardzo.